jury. Porozmawiajmy o polskiej ekstraklasie. Kurwa, aż szkoda się wkurwiać. Wyobraźcie sobie, że oni tam kopią w piłkę na poziomie trzeciej ligi europejskiej. Piłkarze, którzy u nas nie mogą się przebić do najsłabszych drużyn, tam są gwiazdami. Ale jak ma to wyglądać dobrze, jak co chwila się zwalnia trenerów. Zamiast szkolić młodzież, szkolić trenerów. To oni ściągają jakiś szrot z Portugalii czy Hiszpanii i myślą, że jak ma paszport z Portugalii czy Hiszpanii, to on będzie kurwa drugim Ronaldo. Młodzi, zdolni polscy piłkarze wyjeżdżają za granicą i doznają szoku. Jak wygląda szkolenie piłkarzy? Ale co się dziwić, jaki przykład idzie z góry? Do Mołdawii poleciał z nami gości, któremu przedstawiono zarzuty o korupcję w meczach. Kurwa, jedzie z nami, świetnie się bawi. Później wylewa się szambo, jak wychodzi to do prasy. I ludzie, którzy się z nim bawili, nagle kurwa nie wiedzą, że on tam był i co on tam robił. No ja pierdolę. Tam do pełni komedii brakuje jeszcze tylko kurwy i tańczącego pingwina. Ale wróćmy do ekstraklasy. Człowiek musi jechać na mecz takiej kopaniny i patrzeć na to. Oczy krwawią. Kiedyś polscy piłkarze grali za miskę zupy i parę groszy, bo w tym kraju była komuna i ich kluby grały jak równy z równym z topowymi zespołami. A dziś chuja grają kopną piłkę do przodu i chuj niech się inni martwią i on się określa kurwa gwiazdą. I ja muszę jechać oglądać te mecze i oczekuje się ode mnie, że będę brał do reprezentacji piłkarzy, którzy albo nie dali rady za granicą, albo jeszcze się uczą gry w piłkę.